O, właśnie, bo wiecie, do takiego czegoś to ja jestem przyzwyczajony. No Jakoś tak łatwiej mi jest. Ech, a właśnie, a to co? To słowo wstępne od Pani, czy ja mam zaczynać co? To zanim Pani zacznie, to ja króciutko się przedstawię, proszę Państwa. <grystanie> proszę Państwa, zacznijmy od tego. Macie do czynienia ze starszym Panem, 5 lat na emeryturze. Możecie policzyć, ile ja mam lat. No oczywiście, bardzo tutaj z tym sentymentem, pasje lotnicze, koło lotnicze, lotników i tak dalej, prawda? To wszystko już jest za mną, niestety. Jak się urodziłem, to wiedziałem, że będę lotnikiem, tylko nie wiedziałem, czy będę jako pilot, pilotem, bo to, to jest wiecie, to jest prawdziwe hobby, czy, czy, czy konstruktorem, bo te dwie rzeczy. I te dwie rzeczy usiłowałem przez całe życie jakoś tak równolegle prowadzić. Doszedłem w obydwu chyba do poziomu zawodostwa, jako pilot, to tam nawet zostałem pilotem doświadczalnym ze wszystkimi papierami, wiecie. No ale w końcu na życie zarabiałem jako inżynier i no ja się urodziłem jeszcze w tym brzydkim ustroju, wiecie. Tylko oczywiście ten ustroj nie tylko miał same wady, ale także miał i, i pewne zalety. No. W każdym razie, Nastał rok 1968 i ja postanowiłem, że wtedy towarzysz Rakowski powiedział, wiecie, rozumiecie, co nie jest zabronione, to jest dozwolone. No wiecie, to było takie hasło. Już nie będę mówił, jakie to były czasy. No i w związku z tym, mając ilość tam letnią praktykę najpierw na uczelni, rodzinnej Politechniki Warszawskiej. Później w przemyśle w Mielcu, w Instytucie Lotnictwa, doszedłem do wniosku, że może A, A, ja później, oczywiście, w zakładach szybowcowych, gdzie doszedłem do stołka dyrektora technicznego, wiecie. O. No dobra. No i w związku z tym przeszedłem na swoje. Pierwsza firma prywatna, która, która działała chyba w całym RWPG, lotnictwem, nawet w tym zezwoleniu, które kiedyś wydawało Ministerstwo. Handlu i usług, chyba takie miałem, to jak ten urzędnik w Bielsku białej zobaczył, co tam jest napisane, to mu szczęka opadła. No ale to też do tego są kochani potrzebni co? Kontakty, prywatne kontakty, bo wiele spraw nie załatwicie, jeżeli nie będziecie mieć szczęścia i odpowiednich kontaktów. Okay. Czyli innymi słowy, to mamy się dzielić doświadczeniem, to no się dzielmy, to wam po prostu mówię. No. A do tego, żeby mieć te kontakty, to trzeba być komunikatywnym, być kimś i tym kimś to zacznijcie być od teraz. Teraz na uczelni, pokażcie się w tym kole naukowym, że macie inwencję, że jesteście kimś. Wtedy chętnie z Wami porozmawiam. Pan profesor, pan dyrektor, zarekomenduje, jak tam przyjdzie ktoś do niego, że potrzebuje prawdziwego zaangażowania, to wy będziecie. Zacznijcie być tym aktywnym i zacznijcie to, przestawcie zwrotnicę swojego życia od teraz. Bo kiedyś, to jeszcze dwa zdania. Bo kiedyś, proszę Państwa, żeby było zostać inżynierem, a tych inżynierów to za dużo nie było. Teraz to, co. Co, co drugi, to kończysz jeszcze studia, prawda? I wtedy, że zanim zostałeś tym inżynierem, a zanim jeszcze zostałeś studentem, to ty musiałeś się w życiu wyselekcjonować. Albo miałeś twarde życie i jednak było wszystko, mimo że studia były bezpłatne, to jednak było wyrzeczenie dla ciebie i dla twojej rodziny, żeby z tym studentem zostać. A nawet jak tatuś był ginekologiem, albo badelarzem, albo, no wiecie, z pieniędzmi. To i tak, jak szedłeś na inżyniera, to nie szedłeś dlatego, żebyś sobie tam poprawić żywot i zarobić pieniądze, tylko miałeś tą pasję twórczą. I to był wstęp, oddaję głos pani, przepraszam. Strasznie dziękuję za taki piękny wstęp. Um, w sumie. Przejdźmy na ty, tak? E, Proszę bo, bardzo. Poruszyłeś No, nie, wnuc wnuczką to moją byś nie mogła, chyba. ale Nie na upartego. Nie. Ja mam ogromny szacunek do ludzi i do naukowców, i do osób, które są starsze ode mnie wiekiem. Natomiast uważam, że naprawdę dystans bardzo duży, dodaje to pan pani. Więc, Edwardzie, pierwsze pytanie do ciebie, jak przeszedłeś z firmy, w której pracowałeś jako dyrektor, i postanowiłeś się założyć swoją działalność, to jakby było to dla ciebie nie wiem, takie naturalne, bo miałeś w swoj, sobie ducha przedsiębiorczości i nie, nie, coś innego. Kochani, kochani, jak tak wiecie, wiele rzeczy to tak sobie się ładnie się mówi tak, A życie jest życiem. Mnie wypieprzyli z dyrektora. <noise> bo ja poszedłem do tego Mielca, pan dyrektor z mi powiedział mniej więcej tak. Panie inżynierze, pan tam idzie, nie chce mi im krzywdy robić, kłócą się na potęgę, rą się, ale wiecie, ten zakład szybowcowy i te szybowce są nam potrzebne. No i wiecie, bo one są wizytówką jakąś taką. No to damy im prawdziwego inżyniera, a pan niech to potraktuje jako poterminuje i wysyłam mniejszym pana na praktykę menadżerską. Inżynier to już pan jest, konstruktor jest, ale to jak pana mamy później awansować, to jeszcze pan musi mieć praktykę menedżerską. I trafiłem na, lat, na lata 80. początek solidarności. Wszyscy wtedy strajkowali. Bo jak zastrajkują, to zaraz będzie lepiej. No dobrze. No, a jak ja przyszedłem, no niby byłem tylko inżyniera, ale też mówię, słuchajcie, wiecie, ale jednak mu wszystko na ciebie trzeba jakoś zarobić. wiecie? Już nie będę tam mówił. No i. Wspólnie z szefem, który mnie przyjął, zaczęliśmy przykręcać śruby, żeby to całe przedsięwzięcie miało jakiś elementarny sens ekonomiczny. No to jak się okazało, no przyszły nowe krzykacze i tak dalej. Słuchajcie, wiecie ile wtedy się dyrekcji sensownych zmieniło? No i się, znalazłem się na broku. Gorzką satysfakcją było dla mnie to, że, że jak żeśmy ją zrobili w tym naszym roku ostatnim 163 bosów, to w następnym załoga, która powiedziała, żeby im tylko nie przeszkadzać, kadra inżynierska i tak dalej, prawda. Wiecie, ile zrobili? 85. A ja później mówię: Wiecie co? To wyście okradli tego górnika, rolnika i tak dalej, bo koszty mieliście takie same, a sprzedaliście o mniej niż połowę. No dobra, z, proszę Państwa, i w związku z tym. My inżynierowie, to jest ilustracja do innej myśli, którą chciałbym Wam przekazać. My inżynierowie chcemy i mamy tendencję do tego, żeby odrywać się od rzeczywistości, od tych twardych realiów rynkowych. I zapominamy o jednej podstawowej sprawie: sprawie że jeżeli my się będziemy obijać, my będziemy liczyć na cud, że inni za nas robią itd. Tak to gdzieś na świecie są inni, którzy są bardziej zaangażowani, bardziej utalentowani, i to, co myśmy mogli zrobić, to, co myśmy mogli zarobić, to oni zrobią i oni zarobią. I w związku z tym, kochani, nie można być oderwane od realiów ekonomicznych. A w takiej firmie, w której akurat wtedy pracowałem, to było łatwo, bo firma robiła prestiż. Przepraszam bardzo, bo to kolejna dygresja, ale. Proszę, weź mnie, sprowadź mnie na ziemię. cię na ziemię. Twoja firma, założyłeś ją? Sam czy z kimś? Jest oczywiście sam. Podkreślam, <noise> rok 86, sam. No dobrze, ale zespół musiałeś coś zbudować, przecież sam nie, nie mogłeś... No dobrze, rozbudować. ale oczywiście tutaj kolega mówi o tych certyfikatach i tak dalej. To ja sobie zdawałem sprawę, że jeżeli ja chcę zbudować firmę, to muszę najpierw uzyskać te dopuszczenia, i to wcale nie było łatwe. Zacząłem od dwóch przyna, wy, wynajętych pracowników, prawda? wynajętych pomieszczeniach i tak dalej. Zaczęliśmy od remontu szybowców drewnianych, później remontu szybowców plastikowych, na przeglądy, później remonty, kolejne dopuszczenia, kolejne papierki, kolejne certyfikaty. Okej, okay, ale przerwa na chwilę, czyli naprawy, a nie budowa, tak? No Czy tak, chcesz... no po prostu tworzyliśmy, tworzyłem zespół ludzi, którzy potrafią po, po trzech latach, to myśmy już potrafili z trzech szybowców. W kawałkach zrobić jeden, dobry, i sprzedać go. No to, 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 to był dla nas, bo tego się nikt nie chciał podejmować. No a, słuchajcie, to jeżeli potrafiliśmy z trzech szybowców zrobić jeden, który właśnie miał wszystkie papiery, to znaczy się to była dla nas no, swego rodzaju certyfikat mój prywatny. Okay, czyli y, mieliście świetny zespół z umiejętnościami, którzy byli w stanie tak naprawdę zbudować samolot y, Twojej konstrukcji. No dobrze, no to mieliśmy warsztat, prawda? No i w pewnym momencie pojawili się koledzy akrobaci, którzy powiedzieli, że potrzebny nam jest szybowiec na Mistrzostwa Świata. Jaki? Taki, na którym zwyciężymy. No i oczywiście podpisaliśmy odpowiedni kontrakt. No i po 9 miesiącach oblataliśmy pierwszy szybowiec, a po 13 miesiącach zrobiliśmy jeszcze tam po 12 drugi prototyp i na tych dwóch szybowcach czterech naszych pilotów zajęło cztery pierwsze miejsca. No i to był początek. Przy takim sukcesie osiedliście na laurach i już nie było. No nie, no to nie. No, nie. No. <śmiech> <śmiech> oczywiście, że nie. No, oczywiście w międzyczasie po, po roku czasu kolega Dunowski, kolega Makula, to nazwisko, wiecie, to, ten mistrz świata w akrobacji wielokrotnie. Tam już nie, nie wiem ile. Mówią, słuchaj, ale to byśmy zrobili taki dwumiejscowy szybowiec. No to ten żeśmy zrobili w 11 miesięcy. No i tak się złożyło, że... Te certyfikaty, bo to wiecie, certyfikat na typ, prototyp to jest jedna sprawa, ale uruchomić produkcję i sprzedawać, mając te papiery, to jest zupełnie odrębna sprawa. Certyfikat mieliśmy po następnym pół roku. Te wszystkie próby statyczne, dynamiczne, wiecie, rezonanse, no, nie będę tu opowiadał, lotnicy to mniej więcej wiedzą, ale myśmy już mieli opanowany ten warsztat i tą umiejętność współpracy z urzędnikami. I teraz przeskoczę pewną myśl, kochana koleżanko, i powiem, że myśmy tam te, te, wiecie, szybowce się już nam skończyły, zrobiliśmy ich 80 kilka, rynek mały, bo kochani, rynek jest coraz mniejszy w tej awiacji. Niestety. Ale przez konkurencję, czy po prostu? Nie, po czy... prostu taki jest świat. Świat jest taki, że w latach 70. na świecie robiło się około 4000 tysięcy szybowców rocznie. Szybowców. Teraz w ubiegłym roku, jeżeli zrobiono 100, to mogę dać dwa palce do obcięcia, jeżeli zrobili więcej. Zrobiono na świecie więcej. Skończyły się na przykład szybowce. Samoloty lekkie, ten Piper, Cessna, produkowali po kilkanaście tysięcy egzemplarzy samolotów rocznie. A teraz nie wiem, czy, czy na całym świecie tych General Aviation. Produkuje się, jakbyśmy tak cudzozemek do kupy wzięli, to nie wiem, czy tysiąc wyprodukowano. Okej, ale może to wynika z tego, że. Świat się zmienia, nie wiem dlaczego. Ciągle e, my, lotnicy, się <laughs> odmówiliśmy. O no nie może być tak, no idzie w dół, w końcu się odbijemy. No ale to ciągle jest. Nie Ale To jest kwestia tego, że jest więcej takich osób jak ty na świecie, które tak świetnie naprawiają i składają z tych tam. No trzech też, też, tych, sprawa, tak, też tak... sprawa, że producenci podcieli gałąź, na której siedzi, siedzą, bo. Te samoloty i te szybowce są tak trwałe, że one służą po 30-50 lat, ale to jest jedna sprawa. Ale, proszę Państwa, jest kryzys. Taki permanentny od kilku lat, prawda? I o ile powiedzmy 8 lat temu firma Diamond, jedna z takich trzech największych firm produkujących samoloty, takie czteromiejscowe, no lekkie, no, General Aviation. Do tych dwusilnikowych Twin Starów robiła 200-250 rocznie. Praktycznie co dzień roboczy spływał samolot. W ubiegłym roku nie wiem, czy zrobiła 30. No i na tym, nawiasem mówiąc, przewieźliśmy się z naszą orką. No bo jeżeli konkurencja produkowała 250, teraz robi 30, bo więcej na rynku nie można zmieścić, to gdzie się jeszcze zmieści następny? Producent, który chce wejść z nowym wyrobem. I proszę Państwa, tu przy całym swoim entuzjazmie, przy całym swoim zaangażowaniu, to trzeba te rzeczy uwzględniać. I być może akurat powiedzieć sobie, no, taki Margański czy taki inny mieli ambicje, że będą prywatną firmą i właściwie jedyną w Polsce, która będzie produkować produkt finalny w postaci samolotu czy szybowca, prawda? Czy silnika lotniczego. Ale ten produkt finalny w tej chwili wynika na to, że zastrzeżony jest do światowych graczy. I coraz to mniej wierzę, że uda nam się to osiągnąć, utrzymać ten poziom. Ale jeżeli ktoś by teraz zaczął pracować nad latającymi samochodami, tak, które mogłyby zastąpić w przeciągu 10 lat jeżdżące samochody, no to to już jest nowy rynek, nie? No tak, tylko że te jeżdżące samochody to, to jest wizja, która. A, 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 a ty myślisz, że mnie to latające samochody nie pasjonuje, że nie mam tam w tym komputerze ileś tam rysunków na ten temat? A o. przecież to, to, to rzecz, która pasjonuje tych konstruktorów lotniczych już od przedwojny. No, mogę z przedwojny podać ileś tam pomysłów, część nawet jeździła i latała. No. Dobra, panowie. Halo. E, macie kasy na latające samochody? Mamy konstruktora, który ma no. rozwiązanie. A, tutaj nawiasem jest, to jeszcze do tego, proszę. Dużo. A, no więc właśnie. O pieniądzach to może ewentualnie, no, no nie starczy czasu, ale ja chciałbym jeszcze tylko dodać taki wątek. W pewnym momencie, jak się te szybowce nam skończyły, ten, ten rynek, bo zapchaliśmy, no. W tej chwili wszyscy akrobacyjne szybowce latają tylko na naszych, prawda. My no tu powiedzieliśmy, że jak teraz już będziemy spadać, to spadamy z dużego konia i za niecałe 5 milionów złotych. Podkreślam 5 milionów złotych powiedzieliśmy sobie, że zrobimy odrzutowiec. Macie? Zrobiliśmy. Mają. Proszę. Mają 5 milionów. Zrobiliśmy odrzutowiec za 5 milionów złotych. Dopuszczony To się wszyscy stukali, dopuszczony przez odpowiednich urzędników do latania. Ten. Odrzutowiec naprawdę latał. On, nawiasem mówiąc, był częścią większej całości pod tytułem taki latający symulator. I wydawało nam się, wydawało nam się, że jeżeli zdamy tą maturę, że my pokażemy, że zrobimy ten samolot, oblatamy go. To wtedy znajdą się dla nas te kilkaset milionów na uruchomienie produkcji i uszczęśliwienie naszej armii, prawda odpowiednią ilością tych samolotów. Przy czym podkreślam, że nie było to kwestia wyłącznie naszych umiejętności, dlaczego nam się w ogóle udało zrobić ten samolot w cztery lata. Dlatego m.in. że wykazaliśmy się, w moim przekonaniu olbrzymią umiejętnością organizacyjną i Konsolidacyjną. Ten samolot zrobiliśmy tylko dzięki temu, że do pracy zaangażowali, do współpracy zaangażowaliśmy mnóstwo firm, instytucji najczęściej, najczęściej na zasadzie zabóg zapłać. Słowo honoru, za Bóg zapłać. Ale to działo się między innymi dlatego, że trzeba było znać tych ludzi, wyruść z tego środowiska. Tak? Outsider to tak nie za bardzo pod, na, na ten. No i tak. Żartobliwie powiem, że jak już czasami nie miałem argumentów rozmawiając z tym czy innym kolegą i dyrektorem, to mówię: Wiesz co? To, to, to żartem mówię, ale wiesz co? Ja będę kiedyś pisał wspomnienia. Wiesz co? I różnie mogę napisać na przykład o naszej no. współpracy. No, dygresja. Okej, okay, nawiążę do tego, bo e, przez telefon, jak rozmawialiśmy, to e, wspominałeś, że właśnie e, przez to, że byliście w klastrze, de facto, tak? Czyli a, e, czymś, a. co e, teraz no, jest e, parkiem lotniczym, tak? E, no i tutaj to jest inny wątek, który chciałbym podkreślić i który myślę, że być może tuż nas wszystkich zainteresuje. Właśnie tych młodych ludzi. No, <noise> no, jego na pewno. Otóż proszę Państwa, ja byłem pierwszy w 1986 roku. Zmieniamy temat o, na ten. O, i w związku, ale okazało się, że te zakłady szybowcowe, które szybko, no, po kilku latach, niestety no, zostały rozwiązane, to tam była kadra jakaś, no, szczególnie ci wykonawcy. I proszę Państwa, okazało się, że po kilku latach takich firm obok tej naszej jest co najmniej kilka, a później kilkanaście. No i, i proszę Państwa, Zaistniała taka sytuacja, że w pewnym momencie stwierdziliśmy, że nas jest w ogóle 15 takich małych firm w Bielsku, w najbliższych okolicach Bielska. No i no spotykaliśmy się, byliśmy ten klaster, byliśmy coś tam, ale taki nieformalny i prawdziwy. Słuchajcie, współpracowaliśmy, bo istnieliśmy tylko dzięki temu, że byliśmy w środowisku, byliśmy razem. Że ze sobą współpracowaliśmy najbardziej autentycznie, jak tylko można sobie wyobrazić. Że ja mogłem pójść do kolegi Andrzeja Papiorka albo do któregoś i powiedziałem: Słuchaj, poszedłem mi 20 metrów tkaniny, tam takiej czy takiej. I on mi albo tą tkaninę od ręki wziął: No to weź sobie odetnie, a kiedy oddasz? No za dwa, trzy tygodnie, jak będzie coś, to no dobrze. Bo on wiedział, że musi mi albo ją dać, pożyczyć, albo uzasadnić, że naprawdę nie może. Dlaczego? Bo on miał świadomość, że za jutro, za tydzień, za pół roku przyjdzie do mnie w podobnej sprawie, bo coś będzie chciał. Proszę Państwa, autentycznie to wspominam z dużym rozrzewnieniem. Ten okres, w którym naprawdę żeśmy sobie pomagali. Robiliśmy różne rzeczy, począwszy od właśnie tych szybowców, motoszybowców, jakichś samolotów ultralek, replik, te Jungmany, które tam latały i tak dalej. To przecież właśnie tak powstały. No i, i w pewnym momencie. Działaliśmy wyłącznie sami, bo te wszelkie pomocy, te wszelkie rzeczy, te typu zaangażowania, to się pojawiły dopiero później. Tak mniej więcej, no 8 lat temu, może. No i władza nas za zauważyła, no, powiedziała: No to słuchajcie, to może to się sformaliz sformalizowaliśmy się Federacja Firm Lotniczych Bielskiej Bielsko, i powstał Bielski Park Technologii Lotniczej. To z tym facetem rozmawiajcie. Autentycznie, słuchajcie. I co najśmieszniejsze działa. Tam jest, nie jest inwestycja martwa. W Czechowicach, Dziedzicach, a formalnie w kaniowie. Nie będę rozwijał tematu, bo też ciekawie. I jest, zostało zbudowane nowe lotnisko, które będzie rozbudowywane, jest w trakcie, rozwija się. Pas startowy, hangary, hale fabryczne. Jednym słowem tam pracuje, po w tej chwili na tym lotnisku, na byłej hałdzie kopalni Silesia pracuje około 300 ludzi. O, ten mówi nawet 400. Już 400, tak jak ktoś nie słyszał. Kolejne inwestycje. Kolejne. Poszliśmy za ciosem. Projekty kluczowe. No to jakoś żeśmy to dopisali. Powstał Bielsk Śląskie Centrum Technologii Lotniczych. Troszkę przekręciłem, ale nieistotne. Stanowi to praktycznie fizycznie jedną całość, którą łączy droga wspólna, w tej chwili robiona. Mam nadzieję, że przed zimą będzie skończona. Powstał piękny obiekt, o którym, jak ja zaczynałem działać w prywatnym biznesie, mogliśmy tylko marzyć. On został zbudowany dla właśnie ludzi przedsiębiorczych, takich, którzy chcą. Tam rzeczywiście, jeżeli masz pomysł, jeżeli masz coś tam. To możesz uzyskać pomoc w postaci ileś tam metrów kwadratowych, których Ci potrzeba, maszyn i urządzeń, których ci tam potrzeba, i też zaplecza tego na najwyższym możliwym poziomie. Czy to jest w pełni wykorzystane? Jeszcze nie, bo troszeczkę ze zgrozą myślę, myślę, że czasami te, ta baza materialna, która została stworzona, ona jeszcze na razie jest na wyrost. Tam jeszcze do końca nie ma tej. Tej, tej, tej myśli, tego zaangażowania, tej, tego, tego, że chcemy coś zrobić. No, i mam nadzieję, że jeżeli ktoś z Państwa to chciałby się właśnie zająć tą własną działalnością na niwie lotniczej, to podpowiadam. Klaster, Śląski klaster lotniczy. I tam naprawdę można uzyskać, no tylko trzeba się wykazać. Problem jest jeden, kochani przynajmniej to, co ja wspomniałem, na dzisiaj ten cholerny kryzys. Nam się wydawało z tą orką, że zawołujemy świat, ale, ale może przeczekamy ten ciężki okres czasu. Może w międzyczasie dopracowując tam, rozwijając tą konstrukcję, może nam się uda przeczekać i wyjść i jednak mimo wszystko zostać w tej wąskiej, bardzo... Kilku, kilka krajów produkuje na gotowo samoloty. No nie wiem, może ich jest siedem, może osiem. W ogóle. No może tą tradycję zdołamy utrzymać, podtrzymać i tak dalej. Może ten kryzys minie. A to się opiera na tym, obiektywnie rzecz biorąc, jesteśmy my jako społeczeństwo, jako obywatele mniej więcej o wiele bogatsi niż na przykład osiem lat temu. Ale osiem lat temu to wszystkim się wydawało, idziemy do przodu. Tu będzie mistrzostwa taka, tu inwestycje takie, do tego roz... Wszyscy inwestowali. U nas, w Europie i na świecie. A teraz każdy tak myśli zaraz, zaraz. No jeżeli ja mam sobie coś, ten samochód mógłbym kupić nowy, bo stać mnie, mam pieniądze. Ale właściwie nie wiadomo, co będzie w przyszłym roku, to może ten samochód kopię w przyszłym roku. A co dopiero mówić o samolocie? A szczególnie, proszę Państwa, u nas, u nas w kraju. Co chciałbym właśnie, jeżeli mówimy o lotnictwie, to, to mówmy do końca. Proszę Państwa, są te piękne tradycje, tylko że my ciągle raczej te tradycje pod względem martyrologii, no, Marty prawda? Żwirko i Wigura, dlatego, że się zabił. No. I to było najważniejsze. Ale proszę Państwa, faktem jest, że na głowę Polaka. Przypada mniej więcej 8 do 12 razy, zależy z kim się równamy, mniej samolotów i śmigłowców tego, ten generała Awiejszyn, niż na głowę Niemca, Francuza czy Anglika. 8 do 10 razy mniej. 4 razy czy prawie 5 razy mniej u braci Czechów. No jest olbrzymia rzecz do zasypania. Jeżeli byśmy chcieli, na przykład, w naszym kraju mieć tyle samolotów na, samolotów na głowę mieszkańca, co powiedzmy w tamtych krajach, to musielibyśmy kupić, kilka na, kupić albo zrobić kilkanaście tysięcy takich samolotów. Samochodów już mamy prawie, prawie tyle, co w Europie. Komórek, chyba też. Ubikacje, też już na europejskim poziomie. Ale wiecie, rozwinąć się w zakresie tej właśnie. Trafiliśmy na cholernie zły okres. Amerykanie to wtedy, kiedy to lotnictwo sobie budowali, to nie mieli tyle ograniczeń. Ten FAA to u nich to taki był bardzo liberalny kiedyś. Teraz też jest. No nie, teraz to już pilnuje, ale, ale nie tak. Proszę państwa, no jakby nie było. Jest jak jest. Jest olbrzymie wyzwanie. Są możliwości. No i właśnie teraz, żeby je wykorzystać. Chowku. Bardzo dziękuję i przejdziemy do pytań. Um, łapki w górę. Wопросów nie. Tam. Tak. Będą, oni się muszą rozkręcić. To w takim razie. O, no ten też działa. I Bardzo dziękuję za opowieści, bo to trochę mi mówi dużo na temat tego, co. Kiedyś się działo w lotnictwie i jakie teraz um, rzeczy się nie dzieją. Więc ja mam takie pytanie. Ile lat ma najmłodsza osoba z pańskiego otoczenia współpracująca z panem przy konstrukcji i budowie samolotów? Najmłodsza osoba. Chodzi mi o średnią wieku. Proszę panią, ja od pięciu lat jestem emeryt. To nie dopisałem. W tej chwili człowiek ma tam różne pomysły i od pięciu lat zajmuje się wynalazkiem takim, wiecie. No, nowy system sterowania, który, no, dzięki któremu, nawiasem więc może być samochód latający zrobić. I proszę Panią, pracuję w bardzo małym zespole, w którym właściwie za tą inteligencję to, to działam ja i paru ewentualnie wynajętych paru kolegów w zależności od potrzeb, którzy niestety już mają grubo po czterdziestce. Mhm. No i kilku... Kilku takich fachowców e, od warsztatu, którzy też są właśnie wypróbowani w bojach i niestety też mają już swoje lata. Powiedział pan grubo po 40? No tak. Tak, bliżej 50? Na no, okay. pewno. Okej, okay, bo y, jeżeli są to studenci tak początkujących lat Melu, no to może by ich tak do współpracy za zaprosić, nie wiem, ten samolot zacząć, ten samochód latający budować. Znaczy ja mówię tak, bo jeżeli jest dzisiaj tendencja o, do, do współpracy różnych a, branży, przemysłu, nauki i tak dalej, to lotnictwo nie może zostać samo sobie. Dlatego m, moim zdaniem dobrze jest, jeśli się średnia wieku obniża. oczywiście, że tak. Dziękuję tak. To w takim razie, jak Pan powiedział o tym rynku lotniczym, to co Pan sądzi o tym samolocie, który jeszcze nie zdobył wszystkich certyfikatów, który się buduje w Polsce? Ten jedno silnikowy odrzutowiec. Flaris? No, ja akurat tak z boku, ale tak wyraźnie z boku, bo to jednak mimo wszystko są jakieś tam tajemnice zawodowe czy co zawodowe to mogę powiedzieć tak, że w odróżnieniu od innych tam dzieł konstrukcyjnych, to jestem pełen podziwu i bardzo mi się ten projekt podoba i jednocześnie muszę powiedzieć, że wyjątkowo mi się podoba, to się wiąże z tym, co Pani przed chwilą mówiła, ten zespół kolegów konstruktorów, którzy pod kierunkiem Pana Friedrichiewicza ten samolot zaprojektowali. Jestem za i trzymam kciuki jak najbardziej, żeby się to udało. Całość kieruje i finansuje człowiek spoza branży lotniczej, któremu też kibicuje. Ale proszę Państwa, w moim przekonaniu ten projekt, który jest realizowany, jest realizowany od strony technicznej chyba zupełnie poprawnie, troszeczkę się rozmija z tą rzeczywistością, bo w ten czy w inny sposób tutaj w naszej dyskusji pojawia się ten problem nadzoru. Ja przekonałem się aż do bólu, że jeżeli chcę w lotnictwie coś osiągnąć, to nie mogę tego osiągnąć poza urzędnikami. Nie można. A ja powiem szerzej kolegom przyszłym inżynierom, kochani, właściwie nic nie zrobimy w przyszłości pod... Po, Poza urzędnikami, którzy możemy na nich psioczyć, możemy coś tam, ale oni działają w imię bezpieczeństwa tych, którzy to będą użytkować. Przeginają pałę najczęściej. To przeginanie pały najczęściej się bierze z niekompetencji, niewiedzy i lenistwa. Bo tam też są ludzie, prawda, i którzy to na ten. Ale proszę Państwa, z tymi ludźmi i takimi, jakimi są, z takim, a nie innym nadzorem. Możemy mówić, że ci w Czechach jest lepiej, w, Am w Niemczech, w Ameryce. Oczywiście mówić, że gdzieś tam jest lepiej. Być może tak na pewno tak. Ale jeżeli chcesz bracie osiągnąć, to nie mów, że nikt ci nie pozwoli, bo rzeczywiście rzucają ci kłody pod nogi. Rzucają ci kłody pod nogi. I w związku z tym trzeba umieć współpracować i spełniać te wymagania. Nie udawać, że. Obejdę jego, bo koniec końców, zanim polecisz, zanim ci wydają, certy wydadzą, dopuszczą telewizor do użytkowania, suszarkę do włosów do użytkowania, czy ten samochód, to musisz mieć określoną pieczątkę. I tutaj, czego mi w tym całym programie brakuje, to właśnie u głównego animatora pana Łazińskiego, prawda? Tej świadomości. Że tu musi być ta ścisła współpraca i to boksowanie się na codzienne z tymi urzędnikami. Ich trzeba stawiać do pionu, im trzeba dawać robotę, dostatecznie wcześniej. Bo później się okaże, że zrobiłeś, bracie, robotę, a taki urzędnik, nie mówię urzędacz, bo to było brzydko, taki urzędnik <ścoughs> ci powie, no tak. Ale gdzie tu ma pan certyfikat, czy tam świadectwo jakości, albo tam jakąś tam inną kartę technologiczną, kto zrobił tą część i z jakiego materiału i czegoś? Nie. Są niestety reguły, których, czy chcesz bracie, czy nie chcesz, musisz przestrzegać. Startujesz do zawodów, takie są reguły gry. I to jest no i dobre, i złe. No, można powiedzieć, czego więcej jest złego. I dlatego to jest to, dlaczego. W latach 30., czy w, lat, czy w czasie wojny, samoloty powstawały w rok czy w dwa lata, a teraz to w 10 czy 20 lat powstają. No i to jest odpowiedź na Pańskie pytanie. Może troszeczkę go rozbudowałem, ale proszę Państwa, my inżynierowie musimy się liczyć, że musimy, musimy współpracować i wychowywać tych urzędników. I to począwszy od budowy mostów, silników, czegokolwiek. Teraz tego nie unikniemy. Przedtem to było tak. Firma wyprodukowała, wypuściła na rynek, nie zabijali się, to dobry. A teraz? No i dzięki, ale dzięki temu możemy latać do Australii w 20 godzin bezpiecznie i tanio. Dzięki temu. I dzięki temu, a konsekwencją tego jest, że na to wszystko potrzeba czasu, pieniędzy i dlatego te. Te wyroby, te, te, te produkty stają się domeną tych najbardziej przodujących na świecie. No i teraz dobrze, no, no 40 milionów nas, my jesteśmy tacy wspaniali. Cholera, no, no starajmy się wepchnąć, znaleźć tam swoje miejsce. Przy czym jest jeszcze dyskusyjna kwestia, że my nie musimy być koniecznie w tym finaliści, nie musimy tego odrzutowego liniowca robić. No róbmy tak, jak to robimy u GE czy gdzieś indziej, którzy u nas. Inwestują i mają swoje oddziały. I powiedzmy ci koledzy, na przykład w Instytucie Lotnictwa, tam miało być kilkunastu tych projektantów, jest ich chyba już około 700, prawda? Widocznie są dobrzy, skoro GE tu inwestuje, skoro Pratt inwestuje i ma biura projektowe w Rzeszowie, skoro ten General Motors, General Electric w Bielsku, prawda, ma swoją filię. Robimy czy współpracujemy w tworzeniu najnowocześniejszych fragmentów silników odrzutowych na przykład. I tutaj się świat zmienia. My sobie nie bądźmy tak zapatrzeni tą, tą przeszłość. No po prostu musimy uwzględniać, bo zanim rzeczywiście, no po prostu, żeby znaleźć swoje miejsce już. Przepraszam znowu, że rozwinąłem temat, ale... Jeszcze ja mam jedno pytanie. Jeżeli można, Piotr Kordel, broker innowacji. Może być na ty, bo taką mamy konwencję. konwencję. Bo ciężko mi się przełamać, ale powiem na ty. Pytanie jest takie, ponieważ jestem brokerem innowacji, między innymi działam na rynku lotniczym. I tutaj chciałbym troszkę pole, polemizować z, tym, z tą tezą na temat tego, tej niskiej dynamiki wzrostu rynku lotniczego. Bo Mnie się wydaje, że ja obserwując rynek z mojego punktu widzenia jako brokera innowacji. Różne segmenty tego rynku różnie rosną. Są takie segmenty, na przykład segment tych dużych samolotów, że tam jest naprawdę silny Ale wzrost. Oczywiście jasne. To... Natomiast całkowicie tutaj... się zgadza. <laughs> Natomiast tu mnie zaintrygowała właśnie ten spadek, ta niska dynamika na rynku małych samolotów, na rynku prawda, szybowców. No bo tak. Jestem zaskoczony, bo z jednej strony widzę, że mamy wzrost bogactwa polaków. Jest coraz więcej milionerów w Polsce. Coraz więcej lotnisk, są programy lotnicze, jest inno lot i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie. No zaraz, 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 zaraz. A to jest w Oceanie. Bo przyczy... już parę razy żeśmy mówili. Właśnie się dzisiaj dowiedziałem, że po raz kolejny przesuwają termin. Już nie w listopadzie będą ogłaszać następny konkurs, a jak dobrze pójdzie na początku roku. Ale to wszystko jest po stronie podaży. To są te podażowe, prawda? No dobra, przepraszam. Natomiast pytanie jest takie: co Twoim zdaniem prawda, jest przyczyną? tego niskiego popytu na tym rynku. No bo jak powiedziałem, z jednej strony duża liczba milionerów, bogacimy się. Co jest przyczyną, gdzie, gdzie tkwi przyczyna tego spadku, jak mówiłeś, dużego spadku jednak popytu na małe samoloty, na szybowce? Dziękuję. No dobrze. Na szybowce to już możemy sobie, bo to już jest historia, bo to praktycznie sięgamy dna, no, prawda. No, jeżeli robimy tam tyle na świecie, to... Po pierwsze, dla szybownictwa pojawiła się konkurencja, chociażby jak chcesz sobie dla przyjemności polatać, to może sobie latać lotnią, paralotnią, ultralightem i tak co latanie szybowcowe wbrew pozorom jest droższe niż latanie nawet samolotowe. I szybownictwo było rozwinięte i sztucznie napędzane przez wiele lat przez takie kraje, głównie jak właśnie Polska, a głównie Niemcy i Związek Radziecki, kiedy to była selekcja na to mięso armatnie, wiecie, rozumiecie, szkoła, przedszkole i tak dalej, tego na, na ten. I to się dorabiało i, do, i w związku z tym było finansowane w ten czy w inny sposób przez armię. A jak ten główny sponsor zniknął i powiedział sobie, a jak wy sobie, bracia, się chcecie tymi szybowcami wyścigować po tym niebie, to se latajcie za swoje. I jest efekt. To jest szybownictwo. No. Prawda? I w związku z tym ja mogę mieć pytanie, czy pan by, jakby pan miał powiedzmy tam 70 tysięcy euro, bo tyle kosztuje dobry szybowiec, czy kupiłby pan sobie nowo, nową, tam no, przyzwoity, wyczynowy szybowiec, czy kupiłby pan czteroosobową w bardzo dobrym stanie Cessnę, czy, prawda? gdzie może pan z teściową i polatać? No oczywista sprawa. No, może to ile takich pasjonatów jest tyle, ile jest i w związku z tym, na przykład w Polsce takich pasjonatów kupują jeden, dwa szybowce rocznie w skali kraju. No, tyle ich jest. No dobra, no, ale to jest szybo... A samolotami tymi ogólnego przeznaczenia muszę panu powiedzieć, że sam nie wiem. Bo jeszcze raz przypominam: taka Cessna czy taki Piper produkowało po kilkanaście tysięcy samolotów rocznie, a takich firm było co najmniej kilkanaście. A Piper w pewnym momencie, który już ma czwartego właściciela chyba, prawda? Też ikona przemysłu tego przemysłu, tego, na ten, w pewnym momencie miał 40 pracowników. Proszę Państwa, nie podejmuje się wytłumaczyć dlaczego. Między innymi być może dlatego, że tak wspaniale się nam rozwinęło lotnictwo komunikacyjne, prawda? że w tej chwili, jeżeli chodzi sobie o podróżowanie, no to nie ma konkurencji, prawda? Szczególnie na zachodzie. Za grosze właściwie, prawda? Nawet na, na, na ten. Nie wiem. I, I czy nastąpi kolejny wzrost? No mam nadzieję, że tak. No ale proszę państwa, ale liczyć i tak jak ja słyszę te wszystkie hobby, jakie to jest wspaniałe, wszybowanie, to wiecie, to jestem całym sercem. Tak? Ja mógłbym też jeszcze poopowiadać wam na, w tym duchu, ale to nie zmieni postaci rzeczy, bo nie chcą kupować. No i co pan zrobi? No. no jest, no jest jak jest. No. A przy okazji, <laughs> no dobra, no i znowu pójdziemy w dygresję. No i, i, i tyle mogę powiedzieć, proszę państwa. Za to możemy poszukać. No być może znaleźć się i to, co już ten trynt, jak to Towarzysz Grudzień kiedyś opowiadał, istnieje, że dla nas się pojawiła możliwość, w której zaczynamy się wykazywać, prawda? My, Polacy, właśnie tutaj w tym GI, w tym, w tym, w tym, w tym, że uczestniczymy w najbardziej nowoczesnych programach. Być może powinniśmy być tym, robić nie coś zupełnie przeciętnej jakości w całości, ale te części składowe robić, robić na najlepszym poziomie, bo widocznie to potrafimy robić. Dlaczego na ten, prawda? Być może to jest kierunek działania, prawda? Być może znaleźć jakiś tam, no, ja wiem, te bezpilotowce, no to jest szansa, który rynek, który się otwiera, prawda? Może tu się okazać. Proszę państwa, za latem mojej młodości problemem była w Polsce radiostacja, prawda? Ale się okazuje, że teraz My, Polacy, jakoś tak zaczynamy, odbiliśmy się i rzeczywiście mamy sukcesy w tej elektronice, w tej informatyce. Może tutaj jest też możliwość się wykazania? No, 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 nie wiem. No, symulatory tyle, tylko że ja, będąc całym sercem z kolego, no jestem, jak Boga kocham, no. życzę na ten, ale, ale, wiecie, on staje, wiecie, w szranki. Do dużego. Póki on sobie tam jest na boczku, sam działa, nie tego, a niech troszeczkę w jakiś sposób tam stanie mu w poprzek czyichś interesów, wiecie. To kolega, kolega mi mówi, jak wchodził do interesu, mówi stary. Ja mogę przytrzymać każdego, bo mówię, ale przecież ktoś to może, ja go może przytrzymać, bo ja zmniejszę cenę, no? I ja wytrzymam, bo ja to jeszcze mogę na zero wyjść, bo na czymś innym zarobię. Ale ktoś, kto uruchamia, kto chce w to wejść, nigdy w życiu, bo, bo, bo nie przekroczy pewnej bariery, prawda? I zniszczyć kogoś. I tutaj chciałbym, proszę Państwa, powiedzieć, że o roli przypadku i szczęściu. Czasami się uda, czasami jest fuks. A czasami cholera idzie jak po grudzie. No. I to jest rola, i to jest rola, i to jest rola. I teraz, no jak już jestem przy tego, przypominam sobie Solidarność powstało. Ja zacząłem działać. I jeden z kolegów, który prowadzi teraz stary, mówi tak, czy ty chcesz zarobić uczciwie powiedz. Poradziłem się. On mówi tak, czy ty chcesz zarobić pieniądze i mieć duże pieniądze? Czy ty chcesz mieć chwałę, czy ty chcesz mieć władzę, czy coś tam? Sobie wyraźnie powiedz, bo to są najczęściej sprzeczne rzeczy. Sprzeczne rzeczy. Jeżeli ty chcesz robić pieniądze, to rób coś powtarzalnego, coś, co jest, podczep się do kogoś, bądź na przykład dobry, weź do, innymi słowy, nie ambicja twoja, twórcza i tak dalej. To wtedy zarobisz pieniądze prawie na pewno A jeżeli ty masz ambicje żeby czegoś wielkiego dokonać to się okazuje że jak nie będziesz miał odpowiedniej dozy szczęścia, odpowiednich układów, odpowiedniej sytuacji zewnętrznej. No i co z tego, że myśmy zrobili no co najmniej tak samo dobry samolot jak ten Diamond? No to oni nie mogą sprzedać swoich to my teraz wejdziemy no są problemy takie, które nie przeskoczy. No. I w związku z tym no jeszcze raz podkreślam. Bo tak mam na końcu języka, ale jednak powiem, wiecie, zasada Petera. Czter Peter, wejdźcie do kliknijcie taki. On, on tak parę książeczek takich napisał. Naprawdę bardzo interesujący. I on napisał, jak chcesz zrobić karierę, bo najczęściej to my robimy karierę w pionie, awansujemy coraz to wyżej, aż osiągniemy szczebel niekompetencji i wtedy jesteśmy pływający wierzchołek. I on mówi tak, ale to może Wam się przydać, akurat to Wam się może przydać tam samoloty, coś. On mówi tak. Słuchajcie, jak chcesz robić karierę, to są trzy metody. Metoda pchania się. Jesteś z inicjatywą, chcesz wykazać, i chcesz dokonać wejść na szczyty. Przemysłu to obojętne czegoś. To masz najgorszą z możliwych sytuacji. Dlatego, że otoczenie cię będzie powstrzymywać. Bo dlaczego to on się wypycha przed nami? A ci na górze też cię będą spychać na dół, bo co parweniusz będzie do naszego wysokiego stołu, prawda? No dobra. Druga metoda jest wypychania. Że otoczenie wypycha do góry swojego przedstawiciela, prawda? I ten przedstawiciel no, ma poparcie swojego. No, jest to lepsza metoda, ale też nie za bardzo, bo ci z góry też tymi buciorami go tam stłamszą. No i najlepsza metoda jest jednak podciągania. To znaczy, jeżeli ci na górze widzą cię, i Cię podciągają do góry. Jest to najskuteczniejsza i najprostsza metoda. I żeby już nie być trywialny, to tenże Peter mówi, takim przykładem tego rozwiązania to jest: Ożenić się z córką. <śpiewanie> <śpiewanie> no bo przecież prezes, minister, no nie dopuści do tego, żeby córka wyszła za mąż za, za byle kogo. No, nie? no to podciągnie, no. Słuchajcie, może to jest trywialne, może coś tam, ale to właśnie podciąganie, to, to jest takie, wiecie, oprócz tej trywialności, to między innymi to, co ja na samym początku powiedziałem. Kochani, rzeczywistość jest taka, ja ze swoich tych perspektyw mówię, naprawdę, jeżeli teraz mamy do czynienia z właścicielami firm, menadżerami i tak dalej, Naprawdę jak trzeba kogoś awansować, powstawić na odpowiednie stanowisko, to naprawdę jest trudno z czegoś wybierać. Słowo honoru. Nie ma tej sytuacji, jeżeli jest takich, którzy by, wiecie aż się palą i mają kompetencje do tego. I w związku z tym, jeżeli chcesz, bracie, być kimś właśnie tym, kto cię podciągną do góry. To właśnie wykaż się, wykaż się teraz, zrób sobie nazwisko, zrób sobie coś tam, być kimś, miej jakieś swoje takie czy inne sukcesy. To wtedy cię podciągną do góry. No. Niekoniecznie musisz się żenić z córką prezesa. Chyba że rektora. <grych> ok, strasznie dziękuję. Bardzo, bardzo, bardzo.